Cześć wszystkim! Dzisiaj o tym, jak zrobić sweterek. Ktoś z Was mnie o niego prosił, a że mam akurat chwilę, to nagram. Jest bardzo prosty w wykonaniu i wydaje mi się, że też bardzo szybko się go wykonuje. Ja będę go robiła na rozmiar 40, bo akurat takie mam zamówienie. W zasadzie na 44 powiedzmy. 40-44. No mamy takiego dziedziusia w rodzinie. Dobra, co będzie nam do tego potrzebne? Włóczka. Ja będę używała tej samej, której używam do zrobienia mojego kompletu. Muszę ją tak naprawdę domówić, bo zrobiłam już mnóstwo rzeczy, które nie są z tego kompletu tą włóczką. I zacznę od tego mojego motka. Dobra, wymiary, bo nie mam takiego ubranka na stanie. Dwie wsówki. Ja już teraz mogę się pochwalić, zakupiłam sobie fajny gadżet, markery tak zwane do oczek. Wbrew pozorom wcale dużo za nie nie dam. Jak ktoś będzie zainteresowany, to napiszcie, to wyślę Wam link, gdzie je kupiłam. Oraz szydełko numer 4,5 w moim przypadku. Ok, pomimo tego, że będę robiła taki mały rozmiar, postaram się Wam wytłumaczyć, jak zrobić na każdy rozmiar. A jeśli jakby nie będzie Wam wychodzić to po tym moim wytłumaczeniu i po filmiku, ten rozmiar większy, to wtedy piszcie i na pewno rozwiążemy ten problem razem. Dobra, jeszcze miara będzie nam gdzieś potrzebna, tak? Dobra, potrzebujemy najpierw, ten sweterek będzie rozpinany. Tutaj oczywiście tego już nie narysowałam. I potrzebujemy ten rozmiar jakby szyi, tak? Czyli jak mamy naszą ubranką, to ten otwór na głowę. Więc robimy łańcuszek. Ten standardowy. Może ja zostawię sobie trochę więcej, chociaż nie, bo schowamy to. Dobra, łańcuszek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Zobaczymy na 20, chociaż już widzę, że to będzie za mało. 20. Zaraz, dobra, wytłumaczę Wam najpierw, o co chodzi, potem zastopuję filmik i pokażę się, jak już będę miała ten łańcuszek, na którym będzie mi zależeć. Chodzi o to, że to będzie ten nasz otwór, mniej więcej, bo wiadomo, że w pierwszym rzędzie to się nam jeszcze trochę poszerzy. Ja potrzebuję 8-9 cm, a w chwili obecnej mam 4,5, więc jeszcze raz. Ojeju, zasłoniłam Wam, przepraszam. Mam w chwili obecnej 4,5. Potrzebuję 8,9, więc jeszcze muszę nadrobić. Wy robicie tyle tego łańcuszka w ten sam sposób, go mierząc, ile potrzebujecie. I widzimy się za chwilkę. Dobra, postarajmy się go zmierzyć. Tak, żeby on był jakby jak najbardziej złożony na pół, ale też nie do końca. Jakoś mniej więcej w ten sposób. I teraz jak z tego zmierzę, to mam jakieś 8 cm, o centymetr myślę, że mi się to powiększy. Ok. I teraz w zasadzie żadna filozofia na razie do tej pory. Półsłupkami obrabiamy ten łańcuszek. Po jednym półsłupku w każde oczko do samego końca i to będzie nasz rząd numer 1. Dobra, kontynuujmy. Kiedy mamy już zrobiony ten pierwszy rząd, to zauważamy, że ten otwór na naszą głowę, w zasadzie tam, gdzie będzie ta szyja, trochę nam się powiększył. Ja mam mniej więcej 9,5 cm, tak? Więc troszeczkę większy mi wyjdzie, niż zamierzałam, ale dobrze, bo takie dzieci szybko rosną. Ok, kolejny rząd, rząd drugi, robimy w następujący sposób. Dwa oczka do góry, ja już je zrobiłam. I teraz, wbijając się tylko i wyłącznie pod dwie górne nitki, zmienię trochę ostrość, tylko pod te dwie górne nitki, wbijamy się półsłupkami, każde oczko dwa razy. W kolejne również dwa razy. I dwa. Tak, po dwa półsłupki w każde oczko. I tak kontynuujemy do samego końca ten rząd drugi. Pozwoliłam sobie zrobić już trochę więcej tych rzędów. Zaraz Wam powiem, co zrobiłam w poszczególnym. I potem wytłumaczę, co robimy dalej. Dobra. W pierwszym rzędzie miałam pojedyncze półsłupki, w drugim rzędzie miałam podwójne półsłupki w każde oczko, w trzecim rzędzie pojedyncze półsłupki, w rzędzie czwartym dwa pojedyncze, jeden podwójny półsłupek, w rzędzie piątym u mnie, w moim przypadku ostatnim, pojedyncze półsłupki. Jeśli ktoś musi nadrobić jeszcze jakiś rząd, to w kolejnym rzędzie robimy 4 pojedyncze, 1 podwójny i w kolejnym rzędzie jeszcze robimy również same pojedyncze. I myślę, że już więcej raczej nikt tam więcej nie będzie potrzebował, ze względu na to, że jeśli ktoś nawet ma większy rozmiar, to też zaczyna od większego łańcuszka, więc jak ktoś robi, to będzie wiedział mniej więcej, o co mi chodzi. Ok, w tym momencie będziemy potrzebować nasze markery, czy tam wsówki, obojętnie, czego używacie, i zaznaczamy sobie otwory na ręce, tak? Ustawiamy sobie tutaj mniej więcej po środku i ustalamy, gdzie będą te nasze rączki. Jak już mamy, to wbijamy się naszymi wsówkami. Z drugiej strony robimy to samo. A zaraz policzymy, czy wyszło nam mniej więcej tyle samo. Znaczy mniej więcej, no musi być tyle samo. Czy wyjdzie nam tyle samo oczek. I drugi tutaj. Policzę teraz od jednego do drugiego, ile mam oczek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20. A z drugiej 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Czyli idealnie. Dobra. Ja sobie w tym momencie zmienię kolor i obrobię jeden rząd na różowo. Okay. Jak to robimy? Już to kiedyś pokazywałam w ostatnim filmiku, który był o pledzie, czyli kwadrat piąty. Pokażę jeszcze raz. Ok, przyciągam przez to oczko i tą nową włóczką robię tutaj supełek. Następnie wbijam się w tą szarą włóczkę. Naturalnie ściągam ją. Następnie przeciągam się już różową i raz i dwa. W sumie robię tak jakby trzy oczka. Dobra, te dwie włóczki mogę sobie tu chować. Z tym, że ja schowam sobie tylko tą różową. Dobra, i teraz do momentu naszej pierwszej wsówki, naszego pierwszego markera kontynuujemy pojedyncze półsłupki w każdym oczku. Tutaj nam się nic nie będzie zmieniać. Więc kontynuuję do tego pierwszego markera, a potem mówię co dalej, bo strasznie niewygodnie mi się to robi. Ok, jestem przy pierwszym. Wyciągam go. Tu już jestem wbita nawet nad niego. Robię 4 oczka do góry. 4. I wbijam się. 4, muszę tu podejść bliżej. Okay. Wyciągam ten marker i wbijam się półsłupkiem w miejsce tego markera. Ok. I z drugą stroną robię dokładnie to samo. Także kontynuujemy ten rząd do momentu kolejnego zaznaczenia. Kontynuujemy pojedyncze półsłupki, następnie robimy 4 oczka do góry. Półsłupkiem łączymy z drugim markerem i do końca półsłupki. Ok, zrobione. Z drugiej strony mam dokładnie to samo. Tutaj sobie sprółam. No i dobra, kolejny rząd jeszcze bez wzoru. Kontynuujemy pojedynczymi półsłupkami dookoła. I tu, gdzie mamy te 4 oczka, albo wbijamy się w te 4 oczka, albo po prostu w to duże oczko wbijamy się 4 półsłupkami. Widzimy się na końcu tego rzędu, a potem pokazuję wzór, w którym będzie wykonany w dalszej części ten sweterek. Powróciłam sobie do tego koloru szarego, teraz nie będę tego kontynuować. Jeszcze ostrość, ok. I teraz pokażę Wam, jaki wzór będziemy robić. I w zasadzie pokażę Wam jeszcze 2 rzędy, bo to jest jakby przygotowawczy, a ten drugi, który pokażę jeszcze za chwilę, to będzie taki, który będziemy kontynuować do samego końca, aż do momentu, w którym osiągniecie tą jakby długość tego sweterka, na jakiej Wam zależy. Ok. Po 3 oczkach łańcuszka nawijamy włóczkę i wbijamy się, omijając jedno oczko. Omijając jedno oczko, przeciągamy, następnie nawijamy, wbijamy się w to samo oczko. Mamy 1, 2, 3, 4, 5 nitek na szydełku. Przeciągamy włóczkę przez wszystkie. Zamykamy oczko do góry i robimy to samo w to samo oczko. Czyli nawijamy, przeciągamy, nawijamy, przeciągamy i przeciągamy przez wszystkie. Zamykamy. Następnie znowu omijamy jedno oczko. Jedno, czy nawet 2. Myślę, że 2 oczka omijamy, wbijamy się. Jeszcze raz to samo. Przeciągamy przez 5 oczek na szydełku. Zamykamy oczko do góry i to samo. Ok, będzie dobrze. Czyli co 3 oczko od tej pory się wbijamy, tylko w pierwszym wbijamy się w drugie. Dobra, kontynuujemy do samego końca i zakończamy to jednym na samym końcu jednym słupkiem nawijanym. Ja może zatrzymam się też przy końcu, jeszcze Wam to pokażę. Zakończyłam sobie ten rząd. Znaczy zakończyłam, jestem przy końcu, a teraz Wam pokażę, o co mi chodzi. Teraz w to oczko ostatnie wbijamy się w trzecie i robimy zwykły słupek nawijany. Dobra, i teraz ten rząd, który będziemy powtarzać do samego końca. Zaczynamy zawsze od 3 oczek do góry. Obracamy naszą robótkę. I teraz robimy dokładnie to samo, co w poprzednim rzędzie, tylko że wbijamy się pomiędzy te... Tutaj będziemy widzieć ten środek. Ten środek. Raz, dwa. Przyciągamy. Zamykamy oczko do góry. I w to samo. Raz, dwa. Zamykamy. Następnie w kolejne. Raz, dwa. Zamykamy oczko do góry i w to samo. Raz i dwa. Jedno mi uciekło. Ok. Jeszcze pokażę to z bliska. Rozmienię trochę boczki. Dobra. Mamy kolejny środek. Raz i dwa. Przeciągamy przez 5 nitek. Zamykamy oczko do góry i po raz kolejny raz, dwa i przeciągamy przez 5 oczek, zamykamy i przechodzimy do kolejnego środka. I tak robimy ten rząd, powtarzamy, wychodzi nam coś takiego, troszkę dalej. I go powtarzamy aż do momentu, kiedy osiągniemy tą wysokość, na jakiej nam zależy. Więc widzimy się już. Ja będę robić 16 cm w dół. To jest bardzo mało dzidziuś, więc tyle mi wystarczy. No a Wy tam ile zmierzycie tej długości, to tyle powinniście zrobić. Dobra, pozwoliłam sobie już zakończyć razem z zrobieniem jednego rękawu. Zaraz Wam pokażę, jak go zrobimy. Jeżeli chodzi o długość, no to tak jak mówiłam na początku, wzorujemy się na jakimś ubranku, według którego robimy ten sweterek. Jeśli jakby nie mamy ubranka, na którym możemy się wzorować, bo robimy na przykład komuś na prezent, to podejrzewam, że jakieś tabele w internecie znajdziecie, jaka wysokość i jaka długość tych rękawów. Dobra, zajmijmy się tymi rękawami. Ja użyłam do tego tylko i wyłącznie koloru szarego. Oczywiście na sam koniec, bo już raczej się nie usłyszymy w tym filmiku, na sam koniec obrabiamy. Ja tutaj już zrobiłam sobie słupkami zwykłymi. Ten rękaw obrobiłam. I to samo robimy wzdłuż tych dwóch linii. Jeśli ktoś chce, to tutaj na dole. Ja na dole tutaj nic nie będę robiła. Tylko tu. Doszywamy guziki, jeśli mamy na to ochotę. Albo dodajemy jakąś wstążkę, która będzie służyła nam za pasek. Dobra, ja na pewno jeszcze dorobię do tego kwiatka, bo takie też miałam to zamówienie. Wbijamy się. Dobra, słyszymy się za chwilę, bo jeszcze muszę coś przygotować. Dobra, wbiłam się szydełkiem. Następnie robię 2 oczka do góry i obrabiam półsłupkami cały ten nasz rękaw w koło. Z tym, że zaraz Wam pokażę. Kontynuujemy, aż do momentu, gdzie będziemy na zgięciu tym, który wyznacza nam jakby dół. Tak? U mnie tutaj jest inny kolor, więc ja mam trochę ułatwienie. Jeśli ktoś z Was zrobił tak samo jak ja, to też będzie miał ułatwienie i będzie wiedział, gdzie ma się zatrzymać. Gdzieś tu przed tym szarym kolorem. Dokładnie chodzi mi o moment, w którym łączyliśmy ten pasek, te koło, tak? W dwie jakby części razem. Dobra, to kontynuujemy. Gdzieś tutaj zakończymy z drugiej strony i pokazuję Wam co dalej, bo tutaj będzie jedna mała zmiana. Jestem tutaj i jeszcze kontynuuję akurat u siebie jeden półsłupek i następnie zobaczcie, dokładnie tutaj widać, że tutaj jest ten półsłupek zrobiony, tak? Tutaj mieliśmy zwykłe oczka, a tutaj jesteśmy jakby przecinając ten półsłupek i o to właśnie mi chodzi. Wbijam się jeszcze w to ostatnie oczko i przeciągam tylko przez dwa oczka. Następnie nawijam szydełko, wbijam się w kolejne oczko, przeciągam przez dwa, a następnie przez trzy. I tak z dwóch oczek zrobiło nam się jedno. Dokładnie to samo robimy w kolejnym oczku. Czyli tylko przez dwa, wbijamy się w kolejne i tylko przez dwa i następnie przez trzy. Teraz do momentu, gdy znajdziemy się dopiero po drugiej stronie, kontynuujemy te nasze półsłupki. I teraz już jestem w momencie, gdzie będę robić z dwóch oczek jedno. Okay. I ostatnie wbijam się i w ostatnie oczko i przeciągam przez wszystkie. Zakończam w trzecim oczku góry, robiąc oczko ścisłe. Trochę mam za mocno to światło, zaraz je jeszcze zmienię. Dobra, i teraz wracamy do tego pierwszego rzędu, który robiliśmy tutaj. I potem będziemy powtarzać cały czas te rzędy, które powtarzaliśmy w długości sweterka. Tylko tutaj będzie taka malutka dość zmiana. Zaczynam od trzech oczek do góry. Teraz tak, nawijamy naszą włóczkę na szydełko, przeciągamy, wyciągając bardzo wysoko, mniej więcej na wysokość tych trzech oczek i teraz robimy półsłupek. Zamykamy. I Wy tutaj robiliście jeszcze oczko do góry, ja z tego zrezygnowałam. Jeśli ktoś tak robił, to teraz tak kontynuuję. I wbijamy się jeszcze dwoma takimi nawiniętymi szydełkami. Raz i dwa. I teraz przeciągam przez pięć oczek. Zamykam. Omijam trzy oczka. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, przeciągam przez pięć, robię oczko do góry, raz, dwa i robię oczko do góry. Dobra, jeszcze Wam tylko wytłumaczę, jaka jest różnica. Robi się mniejsze oczko, jeśli nie dodajemy tego oczka do góry, tak? Czyli jeśli tylko zamykamy, nie dodając oczka, to tutaj jest mniejszy ten prześwit. I teraz tak, kontynuujemy do końca. Zakończamy tutaj, a potem pokażę jak kontynuować, tak żeby nie było widać, czyli tak zwane bezszwowo. Czyli kontynuujemy do końca, zakończamy w trzecim oczku naszego pierwszego łańcuszka. Ok. I teraz rząd, który będziemy powtarzać do samego końca. I teraz jak zrobić, żeby było bezszwowo, bo zawsze będziemy wbijać się w ten nasz łańcuszek. To teraz tak, pomiędzy te pierwsze dwa wbijamy się słupkiem zwykłym, chciałam powiedzieć oczkiem, w środek wbijamy się słupkiem zwykłym i teraz robimy trzy oczka do góry i wbijam się w ten środek wysoko pierwszy, zamykamy, teraz dwa razy. Zamykamy i teraz przechodzimy już do kolejnego środka, do kolejnego, kończymy, robimy to co pokazałam przed chwilą i tak kontynuujemy, aż osiągniemy tą długość tego rękawu, na jakiej nam będzie zależało. Ja zakończyłam słupkami zwykłymi, a Wy, no jak tam, będziecie sobie uważać i chcieli, tak też sobie zakończyć. Dobra, dzięki temu, że będziemy to robić w ten sposób, nie będzie widać szwu ani miejsca, w którym zaczynamy robić poszczególne rzędy. To nic, dzięki za uwagę. Oczywiście zdjęcie całego sweterka pokaże się, znaczy pokazało się już Wam na początku i pokaże się jeszcze na końcu. Życzę owocnej pracy i pozdrawiam Was wszystkich.